Drodzy audiosłuchacze, tymczasem mamy do czynienia z grą, w której pewna grupa społeczna wymarła i został tylko jeden. Nasz bohater budzi się w swoim mieszkaniu, które kupił bez problemu, bo przeprowadził się do Ameryki i tu może spokojnie trenować swoje ruchy, takie jak trzymanie się za penisa, czy na przykład pokazywanie swojej wizytówki. W naszym mieszkaniu jeszcze na razie nic nie ma, póki co mamy stojak oraz kraba wbitego w ziemię głową. Ach, to jest puzon! Okej, to jest całkiem fajne, możemy kopać puzon. Kopiemy puzon, kopiemy puzon. DJ, bring it on! Kopiemy puzon, 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 kopiemy puzon. Animacja jest całkiem bogata, jak stwierdził nasz przyjaciel Włodek, i jest ona najlepsza. Okej, ja mógłbym się tutaj spekulować w twarz, ale okej. Wychodzimy z mieszkania, bo nie ma tu co robić. Ninja, ninja, ninjunia, ninjunia. Doszło do starcia. Zjebałem się właśnie, tak samo dokładnie jak on na ziemię. Nie przeskakuj go jak kopulujący chomik. Lepiej wróćmy do domu, tutaj przynajmniej coś się dzieje. A twój brat, jak uczył się grać na trąbce, nie kopał w nim jak gruzły? Kopał. Więc to jest normalne, że pojawia się opcja kopania przy puzonie. Możemy chować się za ścianą. Śmieszny dodatkowy bonus. Kuku! Cokolwiek byśmy nie robili, koleś se tu leży, nie? Nie to, żeby na przykład popstrykał i zniknął, czy na przykład rozpadł się na części pierwsze. Nie, on po prostu kurwa leży. To jest piękne. Bardzo, bardzo, no. Wodek zauważył, że coś tu miga, kiedy się tam wejdzie na kwadrat. Tymczasem błąd gry pozwala wejść w dość grubą ścianę. Ameryka. Wszystko jest możliwe. Okej, Wodek odkrył, że w niektórych miejscach możemy zobaczyć, że jest using. Ale using co? Kopnięcie? Kopnięcie wobec puzonu? To jest kopnięcie i puzon. To tak jak, nie wiem, dzieci i pogoda. Yeah. Nawet nie ma opcji popełnienia samobójstwa na stojaku, żeby chociaż skończyć tę grę. Ale... Mam pomysł, Wodek. Podejdź do ciała i zobacz, czy może coś ma. Czy możesz coś zrobić z leżącym na ziemi piwojadem? Rozumiecie, on pije piwo i jest brzydki. Wodek zauważył, że nasz bohater jest najprawdopodobniej muzykiem. Posiada stojak, nanuty i puzon. A może możesz hukać i rzucać? To tak jakby w samochodówkach był przycisk, który odpowiada za drapanie się kierowcy po rzęsach. Przynajmniej muzyka jest szczęśliwa. Na razie nasz bohater nie kupił też łóżka, póki co znajduje się w jego miejscu kwadrat na podłodze. Narysował sobie już czarną kredką na szarym dywanie, gdzie ma stać łóżko, ale póki co ono jeszcze musi trochę zarobić. Yeah, można normalnie remix z tego zrobić. Naprawdę, naprawdę wymagająca gra. Wow, ultra chujowo nic się nie dzieje. Drodzy audiosłuchacze, potrzebujemy waszej koniecznej pomocy. Już wiem, musisz... Twoim zadaniem jest zabranie statywu oraz puzonu na scenę. Jedyna osoba, która ci może pomóc, umarła. A może tu musisz mieć zespół? Może ty musiałeś go przekonać, żeby on z tobą grał? Na przykład on by śpiewał, a ty byś grał czacze na puzonie. No dobra, okej, to było naprawdę głupie. Ale przynajmniej możesz zza kurtyny pokazywać rękę i nogę i plecy. Jesteśmy ograniczeni, nie wiemy co zrobić. Może wy macie jakieś pomysły? Drodzy audiosłuchacze, to będzie pierwszy odcinek całkiem interaktywny, w którym wrzucimy to dla was. Wy to zobaczycie i będziecie musieli osądzić, co zrobić dalej. Jeżeli powiecie nam, jaki jest dalszy ciąg tej gry, będziemy dla was grać w nią dalej.